Tak? Dobry wieczór Państwu. Witam bardzo, bardzo serdecznie naszych telesłuchaczy. Witam bardzo serdecznie i no, witam naszego wspaniałego gościa, osoby, której no, kogo ale jego to przedstawiać nie trzeba. Teraz w zasadzie powinienem 15 minut wymieniać funkcje różne, które nasz gość pełni, pełnił i pełnić będzie, no ale Edwin Bendyk, najważniejsza jego funkcja, członek Rady Naukowej Biblioteki Jabłońskiej. Potem kolejno dziennikarz naukowy tygodnika Polityka, chociaż nie tylko naukowy, bo przede wszystkim bardzo, bardzo społeczny. No i z tych takich najważniejszych ostatnich prezes Fundacji Batorego. Witam bardzo, bardzo serdecznie. Dziękuję, dobry wieczór, dziękuję za zaproszenie. Spotkanie jest mocno opóźnione, bo przecież mieliśmy się spotkać w realu w czerwcu. Taka była nasza umowa społeczna. Mieliśmy rozmawiać o książce, której jeżeli ktoś jej jeszcze nie widział, ktoś jej jeszcze nie czytał, to jest to książka W Polsce, czyli Wszędzie, rzecz o upadku i przyszłości świata, którą Edwin Bendyk popełnił, to znaczy oddał do, bo to będzie bardzo ważne, oddał do wydawnictwa kiedy? No to było dokładnie w tygodniu, który został ogłoszony lockdown, na kilka dni dosłownie przed lockdownem, bo to środa była, a chyba od piątku czy od soboty był ten pierwszy lockdown wprowadzony, więc o tyle to ważne, że wydawca jeszcze dał mi chwilę, żeby uwzględnić ten moment pandemii, oczywiście ten początkowy, no żeby ta książka nie była anachroniczna, ale okazało się, że cała treść nie wymaga ze względu na... Chociaż tak naprawdę po tych paru miesiącach, no już w zasadzie należałoby oczekiwać na taki drugi sążnisty upgrade do tego, bo wiele rzeczy już można uzupełnić. Wszystko, co, o czym tutaj piszesz, jest aktualne, bo jest też i o SARS-ie, COVID-zie, ale jest to książka, jeżeli ja bym miał komuś ją polecać, to bym powiedział tak, jest to książka o braku wyobraźni. Książka o braku wyobraźni nas wszystkich, ale niektórych szczególnie. Czy z taką charakterystyką się zgodziłbyś? Tak, dzięki, bo to chyba najlepsze jest podsumowanie, że rzeczywiście, bo zresztą ta problematyka właśnie wyobraźni, znaczy chodzi za mną już od dłuższego czasu i to za sprawą inspiracji dwóch autorów. Jeden to jest Tomasz Kukołowicz, który nie wiem, czy nadal pracuje w Narodowym Centrum Kultury, ale kiedyś pracował i napisał taką książkę o polskim hip-hopie i właśnie bardzo ciekawa rzecz i tam on właśnie też kategorię wyobraźni wprowadza i to jakby pokazując, na czym ona polega. A druga, jeszcze istotniejsza inspiracja to Andrzeja Nowaka, filozofa z Uniwersytetu Adama Mickiewicza, który napisał taką książkę Wyobraźnia ontologiczna. I to jest istotna sprawa, bo tak my pojęcie wyobraźni jest takie niby oczywiste, ale rzadko je sobie problematyzujemy. Natomiast w tym ujęciu, które Andrzej Nowak tak porządnie po filozoficznemu wyłożył, to ta wyobraźnia ontologiczna no, polega na takim zdolności wyjścia ze schematu intelektualnego czy myślowego właśnie do tego, żeby dostrzegać alternatywę, że w świecie, który obserwujemy, opisujemy, który jest siłą rzeczy, ten opis jest zawsze mniej złożony niż cała rzeczywistość, która nas otacza, bo inaczej byśmy sobie nie dali rady, prawda? No i jeżeli mówimy o czymś takim jak Margaret Thatcher kiedyś, że there is no alternative, nie ma alternatywy, no to jest właśnie ubóstwo wyobraźni. Ona mówi, że nie ma alternatywy, dlatego że nie chcemy jej dostrzec. Natomiast wyobraźnia ontologiczna polega na tym, że jesteśmy w stanie w tym bezalternatywności dostrzec na przykład inne formy podmiotowości gdzieś tam, prawda? Że nagle coś, co uważamy za nieistotne, staje się bardzo ważnym czynnikiem. Tak na przykład innowacje dzięki temu się rodzą, prawda? Że dostrzegamy coś, co jest ropa naftowa. Tak? Na początku XIX wieku no to było coś, co się zanieczyszczało źródła, tak? Wodne i było jakimś balastem, a dopiero inne spojrzenie na nią spowodowało, że odkryliśmy, że jest to ważny instrument. Więc w tym sensie ta wyobraźnia właśnie została stłumiona przez takie przekonanie, że nie ma alternatywy, że żyjemy po upadku komunizmu, po triumfie
kapitalizmu i takiej wersji zwanej konsensusem waszyngtońskim, żyjemy w najlepszym możliwym świecie, dla którego alternatywy nie ma i że łatwiej wyobrazić sobie właśnie koniec świata niż koniec tego kapitalizmu, prawda? No i rzeczywiście no, doszliśmy do konsekwencji takiego myślenia i w związku z czym pełna zgoda to tak właśnie. I to jest tak naprawdę tracimy gdzieś w sobie dziecko, każdy z nas trochę traci tego dziecka, bo przecież to dzieci są obdarzone darem wyobraźni, czasami olbrzymi, ale my z czasem to, co powinno być dla nas najcenniejsze, powinno być jakimś motorem, który napędza nasze działanie, też ontologizuje nasze poczynania, wytracamy to, co jest ważne. Właśnie to wyobrażenie siebie, wyobrażenie naszego świata, naszego społeczeństwa i wpychamy się w schematy, w które brniemy, które no, twoja książka to nie jest książka, którą przed powinno się czytać na dobranoc i dobrze spać, bo ona wręcz przeciwnie, no, powoduje, że można zaliczyć niejedną bezsenną noc, bo ty piszesz, ile kosztuje ten brak wyobraźni, prawda? I to w różnych kwestiach, bardzo różnych kwestiach, które czy chcemy, czy nie chcemy, czy jesteśmy, czy czekamy na szczepionkę na COVID-a, czy jesteśmy antyszczepionkowcami, czy jesteśmy płaskoziemcami, czy szukamy nowych galaktyk, to nas dotyczy, bo to jest i klimat, i ekonomia, i ustroje, w których żyjemy, i państwowe, i te bliższe. Wreszcie to, co tracimy, co nam przecieka przez palce, do tego będę chciał. No i wreszcie to, co pewnie i mnie, i tobie jest najbliższe, czyli kultura, czyli ta nadzieja i odpowiedzialność, prawda? Bo to jest też pytanie o cenę tego braku wyobraźni. I chciałbym tutaj, jeśli pozwolisz, oczywiście moja rola i twoja też jest trudna, bo w ciągu godziny porozmawiać o książce, która wystarczyłaby spokojnie na kilkunastogodzinnych seminariów w gronie bardzo różnych fachowców, mamy powiedzieć o kilku rzeczach, więc siłą rzeczy jakimś tam ruchem konika szachowego spróbujemy się poporuszać po twoim znakomitym tekście i dojść na końcu to, czego w nim nie ma, a co za chwilę będziesz musiał dopisać siłą rzeczy, bo znowu jesteśmy, kolejne rozdziały się same napisują tobie, pchają się pod nosy. Zacznę może już takie konkretniejsze pytanie. To mi się bardzo spodobał ten Cliff Seneki. Pozwolę sobie kawałeczek przeczytać. Byłoby to w naszej słabości oraz w naszych trudnościach jakąś pociechą, gdyby wszystko niszczało tak wolno, jak powstaje. Tymczasem zysk wzrasta powoli, a strata śpiesznie. To listy moralne do Luciusza Seneki Młodszego. Spopularyzował to pojęcie Cliffu Seneki Ugo Bardi i to jest rzecz o rozwoju i o tym, co decyduje o rozwoju, o degradacji i że jest ten Cliff, z którego się spada. Czy mógłbyś coś o tym opowiedzieć? No tak, to właśnie dobrze, że przeczytałeś ten fragment z Seneki, który no, mierzył właśnie się z takim no, tym zjawiskiem, że jak łatwo ulegają czy osypują się w ruinę długo budowane konstrukcje, jeżeli właśnie zaczyna brakować pewnej energii do ich integracji. No mówiąc, to dom nieutrzymywany, prawda, jak szybko zaczyna po prostu się dosłownie osuwać się w ruinę i to mniej więcej o to chodzi w tej metaforze, natomiast ona dotyczy w przypadku Ugo Bardiego, on ją zastosował do cywilizacji, prawda, i pokazując, że cywilizacja ta, w której żyjemy, no ona, budowaliśmy ją setki lat, tak, ona polegała na ciągłym dobudowaniu kolejnych elementów złożoności związanych z postępem technicznym, z postępem, znaczy z rozwojem struktury społecznej też, to chociażby polegającym na tym, że wraz z
procesem zmiany politycznej, emancypacji, różnych procesów, no, zaczęliśmy coraz bardziej się różnicować. To nasze społeczeństwa dzisiejsze, prawda, są niezwykle złożone przez to, że przez mnogość funkcji, które pełnimy, mnogość ról, które jakby możemy sprawować, to wszystko się szło równolegle, no właśnie ze zmianą technologii. Jak popatrzymy, jak złożone dzisiaj jest miasto, prawda, czy infrastruktura, z której teraz korzystamy, internet, prawda, jak to coś, czego nie było 30 lat temu, dzisiaj jest niezwykle istotnym elementem infrastruktury o takim poziomie złożoności, że nawet jej twórcy nie są w stanie zrozumieć, jak to działa już w niektórych aspektach. I że to wszystko bardzo powoli jakby tworzyliśmy, zapominając, że taki ciągły rozwój właśnie, on ma swoją logikę, znaczy nie może się zatrzymać, znaczy musi iść ciągle do przodu, ta złożoność musi rosnąć, żeby rozwiązywać problemy, które tworzyły poprzednie etapy, prawda, że odpowiedzią na problemy stworzone przez wcześniejsze etapy rozwoju jest dalszy rozwój po to, żeby jakby spłacić ten wcześniejszy kredyt, ale to nie może trwać w nieskończoność. W pewnym momencie ten poziom, ten wzrost złożoności zaczyna być kosztować więcej niż przynosić efektów. I to jest taki moment, który bardzo łatwo, znaczy nie, rzadko się zauważa, bo to jest tak dla uczestników takiej cywilizacji, to jeszcze wszystko wydaje się, że jest na wzroście, prawda, na fali wzrostu. No właśnie, mamy coraz szybszy internet, coraz szybsze komputery, smartfony i tak dalej. Wydaje się, że wszystko jest okej, że wszystko działa. Przychodzi pandemia i nagle się okazuje, że nic nie działa, tak? Że nie ma maseczek w magazynach na najbogatszych państwach, prawda? Że nie ma łóżek na OIOM-ach w najbogatszych państwach, że gdzieś po drodze już zaczęliśmy oszczędzać, tak? Że udawać, że nic nam nie grozi, bo jesteśmy tacy mądrzy i tacy fajni, a tak naprawdę po prostu tym przekonaniem o swojej sile zaczęliśmy maskować dziadostwo, które zaczęło się wkradać. Właśnie brak, malejące nakłady na infrastrukturę wszędzie na Zachodzie, bo my jesteśmy w innej fazie, dzięki pieniądzom europejskim dokonaliśmy skoku infrastrukturalnego, ale jak się popatrzy nawet na Niemcy, jakie są skala zaniedbań, jeśli chodzi o autostrady chociażby i tak dalej, pokazuje, no, że tutaj ten moment dekompozycji w pewnym momencie zaczyna następować, którego jeszcze nie widzimy, ale już jeżeli nie w odpowiednim szybkim momencie nie dostrzeżemy właśnie, nie wyjdziemy z tego schematu takiego niezauważania, no to grozi nam to, że osuniemy się po prostu w katastrofę. Tak? I teraz cała chytrość polega na tym, to na co zwracał Gobardi, że musimy to dostrzec, ale też przyjąć, że ta dekompozycja jest nieuchronna, że nie da się już dalej kontynuować rozwoju w tym modelu. To znaczy, używając teraz to, odnosząc do aktualnej sytuacji, musimy sobie zdawać sprawę, że nie ma powrotu do sytuacji sprzed pandemii, że do takiego radosnego wzrostu przekonania, że będzie PKB znowu tam skakało w górę o ileś procent rocznie, bo to po prostu ta cywilizacja oparta na tym modelu właśnie dotarła do swojego kresu i jedyne rozwiązanie to jest jakby przyjąć to do wiadomości i zacząć zmieniać, znaczy ten upadek z klifu Seneki na coś, co bym nazwał rodzajem zjazdu, tak, wykorzystanie tej energii zmiany na zbudowę nowej cywilizacji, która będzie bardziej zgodna z możliwościami, jakie no, chociażby ekosystem nam dostarcza. I próbujemy tego. To oczywiście no, cała dyskusja o klimacie chociażby w tej chwili to jest aspektem tego. Dostrzegliśmy, że w tym wymiarze zmian klimatycznych i katastrofy klimatycznej dotarliśmy do końca i próbujemy jakoś na to odpowiedzieć, prawda? No, Europejski Zielony Ład i tak dalej. No to się dzieje. Ta dyskusja jest dalece ciągle niewystarczająca, ale na szczęście już przynajmniej nie udajemy, że nie widzimy, prawda? Już dostrzegliśmy, prawda? Więc to jest jakaś zmiana, ale czy wystarczy, żeby uniknąć upadku? No to jest pytanie, na które nie daje odpowiedzi, bo oczywiście jej w tej chwili jeszcze nie ma. A powiedz mi, bo już zacząłeś mówić o Zielonym Ładzie, zacząłeś mówić o ekologii. Wiadomo, no, osiągnęliśmy sukces, prawda? Poprzez lockdown spadła trochę emisja CO2, więc siłą rzeczy można by to rozpisywać na głosy sukcesu. Oczywiście wiadomo, że to nie dlatego, że staliśmy się mądrzejsi, tylko po prostu mniej emitujemy ze względu na produkcję.
Nie wiem, co się dzieje dzisiaj w Amazonii, czy dalej wypalamy, czy koronawirus przeszkodził nam w wypalaniu lasów Amazonii i czy wiemy, jak to zmienić, czy po prostu to mniej o tym mówimy, bo choćby ja mam taką paralelę. W zeszłym roku w listopadzie byłem w Wieliczce przez 3 tygodnie w sanatorium, gdzie zjeżdżałem pod ziemię, gdzie jest absolutnie czyste powietrze, po czym wyjeżdżałem, dostawałem obuchem w głowę, nosiłem już wtedy maseczkę antysmogową, mimo że jeszcze one nie były w modzie ani w obowiązku, bo po prostu się inaczej nie dało. Dzisiaj tak naprawdę o smogu nie mówi się prawie w ogóle. Kiedyś mapa Polski, mapa tych ciemnobordowych plamek po prostu była naszym największym zmartwieniem. Dzisiaj tak naprawdę niewiele się zdarzyło poza tą relatywną emisją CO2, która wynika z ograniczenia produkcji, ograniczenia w minimalnym stopniu przemieszczania się. Natomiast tak jakby smog przestał nas interesować albo w jakimś niewielkim stopniu interesuje on ludzi. Czy to znaczy, że coś wygraliśmy, czy zjeżdżamy po tym klif? Znaczy nie, ja myślę, że to akurat to w jakimś sensie to jest psychologicznie zrozumiałe, że zagrożenie, tak jak pandemia, znaczy jakby odsuwa na bok pewne inne rzeczy, które stały się w jakimś sensie już rodzajem tła, to jakby codzienności, ten smog w Polsce. Trzeba pamiętać, że to nie jest do doświadczenia, znaczy myśmy je upolitycznili w ciągu ostatnich kilku lat, ale doświadczenie smogu i zanieczyszczonego powietrza, trzeba pamiętać, był stały element życia w PRL-u, tak? No przecież Polski to zanieczyszczenie, znaczy Polska w okresie, w ostatnich latach PRL-u była jednym z najbardziej zanieczyszczonych krajów na świecie. My byliśmy wtedy odpowiednikiem Chin, tak? Jeśli chodzi o jakość czy brak jakości powietrza i już wtedy ten elementy ekologiczne był jeden z istotnych elementów dyskusji przy okrągłym stole i tak dalej. Myśmy potem o tym zapomnieli, bo właśnie zmiana struktury przemysłu i tak dalej dała nam ulgę. Potem to znowu wróciło do tematu z różnych względów, między innymi też dzięki aktywności społecznej, ruchów społecznych, które to zaczęły jakby podnosić na sztandary, prawda, pokazywać, jakie są konsekwencje. Zaczęliśmy lepiej też szacować. No wiemy właśnie, że w Polsce dzięki na skutek zanieczyszczeń powietrza umiera rocznie więcej ludzi niż zmarło na COVID, tak? Bo ponad 40 tysięcy, tak? Więc to jest ciągle fakt. Ostatnio się mówiło, bo były opublikowane wyniki tej badań, taki raport Europejskiej Agencji Środowiskowej, która pokazała, że właśnie, że w Polsce nic się niestety nie zmieniło i to jest prawda. Na szczęście, znaczy nic się nie zmieniło, bo rząd tu jest totalnie nieudolny i po prostu jest uwikłany w grę interesów i ochronę brudnych dosłownie w tym momencie interesów, ale dużo się dzieje jednak na poziomie lokalnym, tak? To znaczy Kraków dla mnie jest takim przykładem, właśnie jeżeli mówimy, no to pozytywnym. Akurat Kraków pokazał, że systematyczna praca trwająca 25 lat, bo Kraków zaczął w 1995 roku systematyczną walkę ze smogiem, no doprowadziła do tego, że samo miasto już sobie z tym problemem poradziło. Natomiast otaczające gminy jeszcze są źródłem. Tak, to jest, prawda? Ten najciekawszy przykład, prawda, że ktoś sobie poradził z problemem praktycznie, ale dostaje Dostaje ciągle jeszcze obuchem od sąsiadów, nie? No ale niemniej jednak to daje ten przykład, pokazując, że oczywiście, że to jest mozolne, ale to, że zmiana jest możliwa w ogóle, prawda? To jest co ciekawe, jak patrzymy, bo ja też o tym właśnie w książce piszę, dlatego tak rozwijam, że Kraków chociażby walcząc ze smogiem pokazał jedno, że to nie, że nie ma prostych, że takie problemy, nawet jak smog, które wydaje się proste, no bo co to znaczy, jak poradzić sobie ze smogiem? Usunąć źródła zanieczyszczeń, czyli piece na przykład, prawda? Spalające złej jakości paliwo trzeba usunąć, czy zmniejszyć ruch samochodowy. Okazuje się, że to nie da się tego prosto zrealizować, dlatego że sama wymiana pieców, na przykład bez termomodernizacji budynków, nie ma sensu, no bo po prostu wymienimy na gazowe, które używają czystszego, ale droższego paliwa i 80% tego paliwa marnują ze względu na to, że budynek jest nieocieplony, prawda? Więc to trzeba połączyć z termomodernizacją, ale jak tak zaczniemy patrzeć, to pytanie,
kogo na to będzie stać, tak? Przecież no, nie wszyscy mogą sobie taki proces przeprowadzić, więc pojawia się kategoria ubóstwa energetycznego, prawda? I nagle okazuje się, że z prostego pozornie problemu wychodzi tak zwany problem splątany, który wymaga dopasowania całej bogatej palety rozwiązań od zachęt dla ludzi do zmiany, od aktów normatywnych zakazujących palenia pewnego rodzaju paliwa, po wsparcie dla najbiedniejszych, prawda? I tego nie umieliśmy takich polityk robić. Kraków pokazał, że to można, tak? Bez współpracy właśnie też z ruchami miejskimi i tak dalej, wypracować kompleksowy schemat działania, który przynosi skutek. I to na poziomie tym lokalnym uczymy się, natomiast państwo absolutnie nie jest w stanie, znaczy robi wszystko, żeby tę zdolność jakby sobie siebie wykasowywać, tak? Bo wszystkie działania w czasie pandemii, to doskonale widzimy, raczej polegały na tym, że nie jak na skutecznym rozwiązywaniu, tylko pozbywaniu się odpowiedzialności, tak, za złe decyzje, no włącznie z tą propozycją kuriozalnej ustawy o bezkarności, prawda, która już miała całkowicie jakby spowodować, że usankcjonować legalnie, że po prostu bezkarność, czy tak de facto... Gdzie dodatkowo prawo działałoby wstecz. Jeszcze miało to działać wstecz, więc w ogóle kuriozum na niebywałą skalę. Tylko to splątanie problemów, bo z całą świadomością mówię o smogu, o problemie smogu i problemie COVID-a. To jest problem splątany, dlatego że wiadomo, że w tej chwili już dzisiaj wychodzi jeszcze niewiele o efektach tej choroby wiemy, bo codziennie pojawia się jakiś news bądź fake news, który mówi, że ona niszczy to, powoduje to, tamto i tak dalej. Potem nie są to potwierdzone badania. Natomiast z całą dozą prawdopodobieństwa można przyjąć, że tam, gdzie choroba niszczy płuca, smog dodatkowo dokłada swoje i w tym momencie tak naprawdę to, czyli ta narodowa strategia, nawet czy jej braku, bo uważam, że semantyczne jest to nadużycie mówienia o strategii, można to powiązać, ale to się nie dzieje specjalnie głośno. To jest tak jakby znowu te idą no, dwa problemy, nie splątują się ze sobą, żeby ten węzeł gordyjski jakoś zacząć rozwiązywać, tylko one odrębnie funkcjonują. To jest znowu gdzieś na wszystkich kartach swojej książki widać, że jeden problem rozwiązujemy, ale pozostawiamy kolejne i dajemy pole do popisu następnym zapętleniem. No to jest prawda. Zresztą to, co powiedziałeś, to nawet nie jest domniemanie, to jest naukowo dowodzone prawda, że jest pokazane, że jest negatywna, znaczy jest korelacja między zanieczyszczeniem powietrza a zapadalnością na COVID i tu po prostu sprzyja zanieczyszczenie właśnie podatności na zakażanie. Także to wiemy, to jest dobrze zbadane, w związku z czym w Polsce istotny udział właśnie w tej fali zakażeń tutaj można przypisać na pewno jakości czy braku jakości powietrza, ale oczywiście, że w żaden sposób to nie jest podejmowane na poziomie rządzenia ze względu właśnie na zbyt wielką złożoność tego problemu i brak zdolności, zresztą to opisywane było jeszcze przed rządami Prawa i Sprawiedliwości, że generalnie nasze państwo zawsze miało problem z zarządzaniem złożonymi problemami. Ja miałem przyjemność uczestniczyć w zespole profesora Hausnera, który przygotował raport o stanie państwa, czy to taki raport o państwie w Polsce, ale opublikowany w 2015 roku, pokazujący, na czym polega właśnie wyzwanie i już wtedy, ale z taką prognozą, czy domniemaniem, zakładając, jaki rodzaj rządów wtedy się jakby konstytuował, że pomysł Jarosława Kaczyńskiego na centralizację funkcji państwa i taki model autorytarnej koncentracji władzy absolutnie będzie kontrskuteczny. On nie rozwiąże żadnego z tych problemów, bo to nie jest rozwiązanie na problemy właśnie o charakterze tak złożonym, jak mówimy. To wymaga zupełnie innego modelu władzy niż takiego, który ją jest przekonany, że wszystko da się rozwiązać wolą prawda, polityczną kreowaną przez prezesa Kaczyńskiego. No nie, bo ona się rozbija o mur rzeczywistości. Tym murem rzeczywistości to jest chociażby no właśnie dynamika pandemii, prawda? Żadne odwołanie pandemii nie zatrzymało jej. Ona po prostu, wirus robił swoje, tak? Nie słuchał tych zaleceń. Elektrowni w Ostrołęce, mimo szczerej woli i chęci wybudowania jeszcze kolejnego bzdurnego
obiektu. No nie udało się zrealizować. I paru złotych jeszcze. I paru już zainwestowanych, tak, już poszedł ponad miliard, prawda? Nic nie pomogło, bo po prostu rzeczywistość w postaci rynków finansowych powiedziała, nie, tego typu bzdur już nie finansujemy i nikt nam nie podskoczy tutaj, prawda? Więc to jest ten... To wyzwanie, ale niestety to problem właśnie tutaj, wracamy do otwarcia, tak, braku wyobraźni polityków, no zwłaszcza tej formacji, która jest obecnie, no powoduje, że płacimy niezwykle już teraz ludzką cenę, tak, w postaci właśnie i niepotrzebnych śmierci związanych z zanieczyszczeniem powietrza, bo przypomnę, ponad 40 tysięcy przedwczesnych zgonów rocznie, no i tych setek ludzi umierających dziennie teraz z powodu COVID-u, bo ze względu na nie dość dobrze przygotowany system w czasie, kiedy można było to lepiej zrobić. No, niektórzy są tacy filozofowie polityki, którzy twierdzą, że tylko wielki autorytet polityczny może, że tak powiem, tą degradującą departamentalizację rządu zlikwidować, bo ten oświecony władca wie, gdzie należy współpracować i tak dalej, i tak dalej. A tu wychodzi na to, że ta departamentalizacja, która nas gnębi od wielu, wielu lat, bo przecież Hausner nie tylko podnosił to w raporcie w 15 roku, ale dużo wcześniej bił też na alarm, kiedy sam był wicepremierem. Więc to są lata wcześniej, kiedy właśnie to on starał się narzucić między innymi jako profesor, nie jako polityk, żeby różnego rodzaju działy gospodarki i działy rządowe się widziały. A one jak nie chciały się widzieć, tak się nie chcą widzieć. No właśnie, ale to jest przykład tego, co też mówimy, wyczerpania też pewnego modelu cywilizacyjnego, bo ten model się sprawdza. To nie jest tak, że on jest właśnie, czyli taka specjalizacja, prawda, podział, klasyfikacja władzy, rządu w pewne obszary i tak dalej. To się sprawdzało na wczesnych etapach nowoczesności, prawda? No jeszcze w PRL-u na początku, w czasie industrializacji, gdzie głównym modelem zmiany, przemiany społecznej, gospodarczej i dynamiki rozwoju był przemysł, no to działało całkiem dobrze, tak? W ten sposób właśnie szybko można system edukacji, prawda? Jak bardzo skutecznie tutaj w PRL-u zbudowano system edukacji, zwalczono analfabetyzm, zapewniono edukację na poziomie podstawowym i całkiem sprawnie też do pewnego momentu, łącznie z etapem wyższym i tak dalej. Ale to się wyczerpało. Już w 80-tych latach już widać było, że ten reżim po prostu nie był w stanie właśnie w tym modelu funkcjonować, bo złożoność wyzwań, to społeczeństwo już tak się zmieniło, uciekło po prostu tym ramom. A my ciągle tak naprawdę, nasz rząd ciągle jest w tym schemacie, jest jeszcze odziedziczonym, tak na dobrą sprawę, w jakimś sensie po PRL-u, właśnie takiego schematu hierarchiczno-silosowego, jak to się mówi, który absolutnie nie odpowiada rzeczywistości, ale to przecież dotyczy innych sfer ładu, bo jak mówimy na przykład o kulturze, no to ład instytucjonalny w kulturze ciągle też jest powieleniem. Oczywiście PRL-owski, no to jest... Nie? Żywy. A większość kultury się dzieje poza tymi instytucjami, prawda, w tej chwili, więc to... I to jest problem, że to nie tylko my mamy oczywiście z tym, bo to właśnie pandemia pokazała, że nawet to wspominałem, na kraje, które wydawało się o takim no, historycznej kulturze państwowej, jak Francja, prawda, też się ugięły, prawda? I też się okazało, że ten właśnie model taki sprawnej władzy państwowej z innej epoki, do tej epoki dzisiejszej nie pasuje i potrzebne są inne modele, bardziej właśnie polegające na współpracy różnych poziomów, tak, i różnych aktorów. I no, to dobrze widać było, że najlepiej w pierwszych, i cały czas zresztą, no to radzą sobie te na przykład sam generalnie układy lokalne, samorządy, zwłaszcza te, które umieją współpracować ze swoimi mieszkańcami, tak, czyli takie, gdzie jest aktywne społeczeństwo obywatelskie i otwarty na to społeczeństwo obywatelskie, władza lokalna, prawda? Wtedy dochodzi do różnego typu innowacji, uruchamiania zasobów, które są potrzebne do tego, żeby właśnie nie doszło do katastrofy w domu pomocy społecznej, prawda? Nagle okazuje się, że można z mieszkańcami ten problem
rozwiązać, nie czekając, aż przyjdą dyrektywy z Warszawy, prawda? Bo te przychodzą często sprzeczne i przeciwskuteczne i tak dalej. Ale to wymaga zupełnie innej relacji, nie takiej, jak obecna władza proponuje, jeśli chodzi o współpracę z układami lokalnymi, czyli całkowitego ich podporządkowania sobie. No, takim symbolem jest to, że Straż Miejska, tak, została podporządkowana policji, prawda, w ramach ustaw z tego covidowych, więc to pokazuje jakby myślenie zupełnie w innym kierunku niż wszyscy, którzy badają. Jasno sobie musimy powiedzieć, że to nie jest grzech tylko tego rządu, ale i tych wcześniejszych, ale i też nie słyszę wśród liderów choćby opozycji parlamentarnej czy pozaparlamentarnej o wołaniu właśnie o to, żebyśmy zaczęli przebudowywać, przemodelowywać właśnie myślenie o tym, o tych departamentach, silosach i tym uwikłaniu się w przyzwyczajenia, bo to jest olbrzymi problem, więc to jest apel tak naprawdę do wszystkich, którzy chcą kiedyś coś zmieniać. No bo przypomnijmy znowu, mieliśmy zespół Michała Boniego, który obserwował rzeczywistość i antycypował to, co się zdarzyć może, a rząd ówczesny rządził jak rządzi. No, miał dokument, miał światłe osoby wokół siebie, a jednocześnie kompletnie tego nie dostrzegał. I tym samym wchodzimy do kolejnego rozdziału twojej książki, czyli schodzimy na poziom trochę bardziej historyczny, polityczny. Już sam tytuł twojej książki jest oczywiście trawestacją Alfreda Jarego, czyli Ubu Król, czyli Polacy. Czyli jesteśmy w takim państwie, którego nie wiem, czy minister Czarnek wprowadzi Jarego do kanonu lektur, albo żeby chociaż film obejrzeli z Peszkiem w roli głównej. To mamy ten kraj, albo te kraje, bo przecież znowu to ty nie piszesz o Polsce, ty piszesz o współczesnym świecie bliższym i dalszym. Ja, żeby nie pokrzykiwać czy nie mówić, że grówno, powiedziałem grówno, od merder, czyli to, co Boj przetłumaczył, chciałbym jeszcze dołożyć jedną rzecz, której nie ma u ciebie, ale być może nam to otworzy jakąś rzecz, no bo mówimy trochę o absurdach. Dość powszechnie znana anegdota, ale może czytelnikom przypomnę. Rok 41, ambasador Węgier przychodzi do prezydenta Roosevelta po to, żeby wypowiedzieć wojnę. Szanowny panie prezydencie, z największą przykrością muszę pana poinformować, że z dniem dzisiejszym Węgry wypowiadają wojnę Stanom Zjednoczonym. Roosevelt, Węgry, a co to za kraj? Ambasador, to jest królestwo, panie prezydencie. Roosevelt, królestwo, a kto tam jest królem? Ambasador, nie mamy króla, panie prezydencie. Roosevelt, kto tam rządzi? Ambasador, admirał. Admirał Miklos Horthy. Roosevelt, admirał, aha, więc będziemy mieli kolejną flotę przeciwko sobie. Ambasador, niestety, panie prezydencie, Węgry nie mają dostępu do morza i w związku z tym nie mają floty. Roosevelt, a o co więc wam chodzi? Macie jakieś... Z nami jakiś konflikt terytorialny? Ambasador, nie, panie prezydencie. Węgry nie mają roszczeń terytorialnych wobec USA. Mamy konflikt terytorialny z Rumunią. Roosevelt, a więc prowadzicie także wojnę z Rumunią. Ambasador, nie, panie prezydencie. Rumunia jest naszym sojusznikiem. Więc myślę, że to pokazuje złożoność sytuacji. Gdyby nie było tak strasznie, byłoby śmiesznie. No właśnie, też dlatego to odwrócenie tytułu to polega na tym, że rzeczywiście kiedyś tą kategorię, ja tam opisuję, śledzę na bieżąco prasę francuską i Francuzi, ojczyzna Jarego, prawda, więc tam ta kategoria, ten ubiczny przymiotnik, tak, ubesk, prawda, jest właśnie służy do opisywania takich krajów jak Polska właśnie, jak Środkowa Europa, która tak w tej perspektywie francuskiej zawsze się kojarzyło jakoś dziwnie, jako takie anachroniczne twory. Oni zawsze bardziej poważniej traktowali Rosję, nie ze względów takich, że
dla Francuzów Rosja przy wszystkich swoich dziwnych i odrażających, że tak powiem, aspektach miała jeden aspekt, znaczy silnej państwowości, jakby takiego nastawienia na państwo, co Francuzi rozumieją, a nie rozumieli właśnie naszej tutaj samobójczej skłonności w Europie Środkowej do wysadzania swojego państwa w powietrze, prawda, za każdym razem. I właśnie ta ubiczność to była taka przypadłość tego typu półperyferyjnych układów. Natomiast no, w 2016 roku odkryliśmy, że UBU się wprowadził do centrum, do Białego Domu na przykład, prawda? Czy na Downing Street 10, prawda? Tam siedzi też UBU, prawda? Że ta fala poszła w świat i to jest dramat, bo my ciągle jesteśmy tutaj przyzwyczajeni, no, mówimy o Ameryce jako o stoi demokracji, ale z drugiej strony właśnie, no owszem, można powiedzieć, że jest triumfem demokracji, że mogli Amerykanie wybrać Donalda Trumpa, prawda, i ich wola jakby tutaj posadziła takiego człowieka na stanowisko, ale z drugiej strony, jak to jest możliwe, że właśnie takim, tego typu imperium, tego typu człowiek mógł rządzić, prawda, i no i to jakby ja nie nabijam się z tego, bo to nie chodzi, tylko próbuję odczytać te znaki, na czym, dlaczego tak się dzieje, prawda. No i generalnie to właśnie odczytuję jako taki syndrom wyczerpania wcześniejszego jakiego konsensusu, właśnie tego bezalternatywnego, znaczy, że w końcu zaczęły się przełamywać ta rzeczywistość poprzez kreowanie, ale takiej bym powiedział, przez pracę chorej wyobraźni. To znaczy, bo Trump, Johnson w Wielkiej Brytanii to są przykłady takiej alternatywy, proponowania alternatywy, ale która jest skutkiem pracy chorej wyobraźni, znaczy szukania rozwiązań dla problemów, które mamy, które tylko pogłębiają te problemy, a nie przynoszą dla nich rozwiązań. Ważne jest to, że już ten proces rozszczelniania jakby mimo wszystko tej bezalternatywności wcześniejszej nastąpił, prawda? Teraz no, w Stanach wahadło się odwróciło, przyszedł, no, władzę obejmuje Joe Biden. Pytanie, czy to będzie powrót do czasów Obamy, czy otwarcie w przyszłość. Bo jeżeli to będzie powrót do Obamy, to oczywiście jesteśmy ciągle w punkcie wyjścia. Ciągle to nie jest, to jest jakby ta praca tej wyobraźni, na której nam zależy. Jeżeli... Znowu mamy ten brak, no ale tam Sandersa na razie nie widać, prawda, w rządzie. Sanders... Nie widać właśnie, ale tak czy inaczej na razie te nominacje są ciekawe. Znaczy zobaczymy oczywiście, bo też możliwości działania Bidena ze względu na przewidywany układ w Senacie, który będzie jednak niekorzystny, no też będą ograniczone już na starcie, więc to znowu pokazuje, jak to jest złożona łamigłówka, ale ewidentnie widać, że ta ubiczność całego świata dzisiaj no jest ilustracją właśnie tego momentu dziejowego, który polega na tym, że maszerujemy w kierunku klifu Seneki i próbujemy oczywiście się jakoś a przynajmniej część państw, elit próbuje jakoś reagować na tę świadomość, no ale łatwo to nie idzie. No i tutaj moim zdaniem nie od rzeczy jest zapytać, ile w tej całej ubulizacji, w tym całym grównie jest teatru, a ile jest polityki. Bo to jest pytanie, jak to, na ile jest, żyjemy jeszcze w tych realpolitik, a nie w wyobrażeniu, że jesteśmy w stanie być sprawcami realpolitik, a ile to jest zwyczajny teatr i to taki teatr trochę tandetny. Właśnie jedno z najciekawszych takich ostatnich, że tak powiem, propozycji z nauk społecznych to jest tak zwany zwrot performatywny, czyli wyjaśnianie zjawisk politycznych i społecznych poprzez odwołanie się do aparatu krytyki teatralnej. Prawda? I bo po prostu rzeczywiście dzisiaj teatr polityki to już nie jest tylko metafora, tylko rzeczywiście wpływ polityków na rzeczywistość jest coraz bardziej ograniczony i coraz bardziej jakby sprowadza się właśnie do tworzenia spektaklu, który ma służyć reprodukcji władzy, która coraz mniejszy ma element mocy w sobie. Mocy, czy to Zygmunt Bauman zwraca uwagę na różnicę między władzą a mocą, prawda? Że mogę mieć władzę formalnie, ale z tego nie wynika moc na przykład zbudowania elektrowni
Ostrołęka 2, czy nie wynika w przypadku Donalda Trumpa, człowieka o największej władzy, można powiedzieć, na świecie, nie wynika moc polegająca na przykład przywróceniu węgla z powrotem do roli głównego paliwa amerykańskiej gospodarki, mimo że to obiecał górnikom amerykańskim, prawda? Tak się nie dało, bo po prostu rzeczywistość jest gdzie indziej i nawet prezydent największego, ciągle najsilniejszego nominalnie państwa na świecie ma bardzo ograniczoną moc sprawczą, więc cały przychodzi to w aktywność na Twitterze, tak, i spektakle w telewizji. Pojawiają się już pytania, ale do pytań dojdziemy, bo jeszcze chciałbym przynajmniej trzy pytania tobie. Tutaj tak naprawdę, jeszcze przy UBU, ostatnie pytanie. No, UBU został przegoniony, nastał Byczysław. My nie mamy tych Byczysławów takich z prawdziwego zdarzenia. No, ja odczuwam osobiście deficyt Byczysławów we wszystkich... Ale już mocny komunikat, nie będę cytował, bo to jest, biblioteka prowadzi to spotkanie i dyrektor biblioteki, więc cytatem się nie posłużę. Gwiazdki, w każdym razie gwiazdkami bym tutaj powiedział, że jest już to hasło, prawda? UBU, zbieraj się. Tak, ale w zasadzie no antycypujemy kolejne pytanie. Piszesz też w swojej książce, znowu antycypując na pół roku przed, piszesz o zjawisku upojenia zamieszkami. Upojenia zamieszkami, tam przede wszystkim bierzesz Francję na widelec, ale przecież to nie tylko Francja, bo to dzisiaj już zapomniane protesty w Hongkongu, no, żółte kamizelki wiszą gdzieś tam pewnie w przedpokojach. My jesteśmy na świeżo po strajkach, po wystąpieniach, po piorunem na tym symbolem pioruna, ale nie tylko, bo myślę, że to jest potrzeba po prostu wymanifestowania. I tu dajesz kilka punktów, nad którymi trzeba się zastanowić. Mnie się podoba stwierdzenie o dewirtualizacji aktywności. To jest, uważam, bardzo ważna rzecz. Czy mógłbyś o tym przez chwilę naszym słuchaczom opowiedzieć, jak to widzisz i dlaczego to, co się wirtualizowało, teraz się dewirtualizuje? Tak, no to właśnie szczęśliwie w Polsce mamy do spektakularny przykład właśnie takiej dewirtualizacji, odkrycia, że głównym czynnikiem działania jest jednak ciało, prawda? I że nie lajkowanie. To takie było, jak wybuchały pod koniec 2010, na początku 2011 roku rewolucje arabskie, prawda? Arabska wiosna, to wtedy była taka dyskusja, jaka jest rola internetu, tych mediów społecznościowych, czy rewolucja w Tunezji, czy w Egipcie to były facebookowe, czy nie facebookowe rewolucje, prawda? No i ta powstały wtedy też bardzo ciekawe analizy pokazujące, jak to tak naprawdę jest, na czym polega dynamika takiego ruchu od komputera do wyjścia na ulicę, prawda? I jaki jest ten mechanizm. Ale najważniejsze to jest to właśnie ten etap końcowy, dochodzenie w pewnym momencie do przekonania, że tym ostatecznym momentem to jest ciało w przestrzeni, w konkretnej, realnej przestrzeni, po prostu na ulicy, na placu, prawda? Plac Stawki, Majdan. To znakomicie to opisałeś w którejś z poprzednich książek, bo przecież to był spór o akta, prawda? No właśnie, to był też przykład, nie? Kiedy młodzi po raz pierwszy, już wtedy to było zaskakujące, oczywiście znacznie mniejsze w skali niż teraz protesty ostatnie, ale też na tamten czas, w 2012 roku, to było zaskakujące właśnie odkrycie przez tych ludzi, o których jeszcze pogardliwie wcześniej Jarosław Kaczyński mówił, że siedzą, prawda, z piwem, z butelką piwa przy internecie, nagle to, że oni w zimę, to była tu luty, prawda, mróz był, a oni jednak wyszli i tam o tę swoją sprawę walczyli. I to pokazuje, że nie tracimy ciągle tej zdolności, że mamy jakby uświadomione właśnie gdzieś głęboko, że jak stawka pójdzie odpowiednio daleko, no to ostateczny, ten najważniejszy swój zasób, prawda, siebie wprowadzamy do akcji, mimo
mimo ryzyka, tak? Bo ta władza nie ukrywa, że prawda, że jest, no, zastrasza na wszelkie możliwe sposoby. Znaczy, no nie jest oczywiście to ciągle metoda, jaką w PRL-u stosowała, prawda, policja polityczna i tak dalej, ale metody zastraszania, próby pokazania, że to nie jest że to nie jest zabawa, są i ludzie mimo wszystko to jakby w tę przestrzeń wchodzą. I to jest, muszę powiedzieć, z tym wszystkim najbardziej pocieszające, to znaczy pokazujące, że istota polityki jeszcze nie umarła. To znaczy, tą istotą jest właśnie zdolność do osobistego zaangażowania i pokazania osobistego, cielesnego zaangażowania po to, żeby pokazać stawkę walki. A to z kolei pokazuje, jest też, prowadzi do czegoś niezwykle istotnego, to właśnie to, że w tej przestrzeni publicznej spotykają się ciała i to z kolei uzmysławia, że to jest niezbędny element tworzenia wspólnoty. Znaczy, to jest taki więź tworzona wręcz o pewien rodzaj takiego erotycznego wręcz napięcia, właśnie tego upojenia, które ja za takim analitykiem francuskim Rogerem Huet wprowadziłem, który badał, co jest, stoi za ruchem żółtych kamizelek. I on pokazuje, że w pewnym momencie to jest dosłownie właśnie rodzaj pewnego typu ekstazy, bycia razem, we wspólnej sprawie, gdzie nagle ta przestrzeń, w której jesteśmy, staje się czymś nowym, to rodzajem przestrzeni takiej autonomii, w której my jakby konstytuujemy rzeczywistość na nowo. To oczywiście to jest mocno utopijne zazwyczaj, ale jednocześnie już raz uruchomiona taka energia już nigdy nie wróci do stanu wcześniejszego. Ci ludzie, którzy doświadczyli dzisiaj w Polsce, w tych 600 miastach, gdzie odbywały się protesty, oni już nie zapomną tego. Ale to jest znowu uniwersalne, prawda? No bo są obywatele takich państw, gdzie ten gen gniewu, można powiedzieć, tak jak Francuzi, prawda? Że oni od ponad 200 lat są w stanie wychodzić co rusz to i załatwiać swoje sprawy na ulicy, raz ostrzej, raz ten. Mogą wychodzić na każdy temat. I wychodzą na każdy temat i wychodzą dużo liczniej niż jakikolwiek naród w Europie. A z drugiej strony, co mnie rozczula, fascynuje, jest mi przykro, że tak mało o tym mówimy w tej chwili, to jest Białoruś. Prawda? Ach, właśnie, oczywiście. Bo mnie jest autentycznie przykro, bo kiedy myśmy wychodzili gdzieś tam na ulicę w latach 80. czy wczesnych, czy tych już schyłkowych latach 80., to nas zewsząd gdzieś tam wspomagano. My jakoś tak do tej Białorusi, no tam walczą sobie, walczą z tym Łukaszenką, niech se walczą, prawda? Jesteśmy w stanie tam parę osób przyjąć. O co tym Francuzom chodzi, to my tak naprawdę nie wiemy. Jakieś tam żółte kamizelki, jakieś protesty rolników, kierowców ciężarówek, no, zresztą tam tego jest tego tak dużo. Natomiast to jest właśnie, myślę, że szalenie ważne. To jest warte znowu namysłu, to wychodzenie na ulicę i to jest znowu, to jest takie jakby przywracanie społeczeństwa. Bez względu na to, jaki jest rząd, bo przecież to nie chodzi o to, że to jest rząd ten, ACTA to była Platforma, prawda? Dzisiaj strajki kobiet, to jest rządy PiS. Za 3-4 lata, mam nadzieję, jak rząd nie będzie sobie radził, którykolwiek tam będzie następny ze smogiem zimą, to też wyjdą ludzie na ulicy, bo zaczną dochodzić, bo jednak ta ulica jest ważna, bo to daje również poczucie wspólnoty, który jest w tej chwili, myślę, że jest naszym potwornym deficytem, co u ciebie się pojawia co jakiś czas, że ta właśnie aspołeczność, może nie na wprost nazwana, ale ja to gdzieś tam tak odbieram. Pojawiają się pytania, ale ja też mam jeszcze pytania. Znowu, nie da się o wszystkim, mówiłem, że to jest na ileś spotkań, każde na wiele. Przez pana rewolucję. Znowu mamy trawestację tytułu książki Ledera o prześnionej rewolucji. Cóż to jest ta przez pana rewolucja? A to jest coś, co uważam, że ciągle mam, znaczy mówimy o tym, ale nie do końca sobie jakby dobrze to opisaliśmy. To jest proces odkrycia, znaczy dokańczania tak naprawdę rewolucji sprzed 200 lat, zapoczątkowanej czarną procesją burmistrza Dekerta, prawda, i obudzeniem jakby miejskości w Polsce, takiej nowoczesnej, prawda, i nowoczesnego mieszkaństwa, co potem zostało
niestety przez rozbiory zatrzymane. Znaczy i jakby ta kultura mieszczańska się nie wykształtowała w czasie zaborów, zbyt silnie poza nielicznymi miastami, a potem no, przedwojnie, w międzywojnie też było zbyt krótkim czasem na jakąś taką rekonstrukcję, zwłaszcza przy braku kapitału lokalnego. No, PRL szkoda mówić. No i dopiero po 89 roku szczęśliwie zafundowaliśmy sobie reformę samorządową i zdecentralizowaliśmy kraj jako zasadę ustrojową, tak? Jakby przekazując lokalnym wspólnotom no, po prostu samorządzenie sobą. I to było niezwykle cenne, to nie było oczywiste wtedy, że tak pójdziemy. Natomiast to była jedna z lepiej przygotowanych reform, dlatego że nad tym nad Polską lokalną, nad całą koncepcją właśnie lokalności pracowano w Polsce już od połowy lat 80. Był wielki program badawczy, w którym całe grona dzisiaj znakomitych badaczy powstały i myśmy dobrze wiedzieli, co się dzieje w Polsce lokalnej, prawda? Jaki to jest potencjał. I że to i w oparciu o tę wiedzę, jak również koncepcję ludzi, którzy z kolei od strony prawnej tym się zajmowali, no profesor Regulski chociażby, prawda? Doprowadziło do takiego właśnie pomysłu, który wcześniej z kolei miał silne poparcie w dokumencie programowym pierwszego zjazdu Solidarności Samorządna Rzeczpospolita. To doprowadziło, że żeśmy rzeczywiście reformę samorządową zrobili i wspólnotom lokalnym oddali jakby rządzenie. Nie było wiadomo, co z tego wyjdzie. Dzisiaj widzimy, że było to najlepsze, co można było zrobić. Najlepsza w ogóle ze wszystkich bodajże, że tak powiem, zmian ustrojowych i reform po 89, bo to się zbiegło z takim makrocywilizacyjnym procesem właśnie rozpadu gospodarki opartej na ciężkim przemyśle, w której jakby tożsamość jednostek, ale też tożsamość grupowa była definiowana wokół zawodów, prawda? Wtedy się mówiło o etosie górnika, o etosie hutnika, ale nie mówiło się o etosie miejsca. Znaczy nie było przywiązania takiego. Oczywiście mieszkaliśmy każdy w swoim mieście, jedne były większym, mniejszym źródłem dumy, ale bardziej jakby życie organizował zakład pracy, a nie miasto, prawda? Usługi i tak dalej były mocno związane z przestrzenią pracy. To wszystko się rozpadło. I w to miejsce, nagle w tą pustkę, weszło gotowy pomysł. No to organizujcie się wokół swojej lokalności. I to absolutnie było zgodne z duchem czasu. Tak? To niezwykle zarezonowało. I dzisiaj po 30 latach widzimy, jaki to przynosi skutek. To znaczy to, że rzeczywiście jakby społeczności lokalne, polegające z jednej strony na lokalnie wybieranej władzy, która ma bardzo duży poziom legitymizacji, to widać i po wynikach wyborów, ale też po wynikach badań, jaki jest wysoki poziom uznania i zaufania do władz lokalnych. Z drugiej strony aktywność lokalnych wspólnot, taka obywatelska, tak? To doskonale właśnie czy w mniejszych ośrodkach widać lokalne towarzystwa naukowe na przykład, które powstały, które zaczynają pracować nad lokalną tożsamością, prawda? Przypominać, rekonstruować, jakby opowiadać sobie, gdzie jesteśmy, prawda? Kim jesteśmy, kiedy już nie możemy siebie nazywać właśnie tymi etykietami zawodowymi, prawda? Czy klasowymi i musimy, więc w ten sposób ta rewolucja właśnie polega na tym, że my w Polsce rekonstruujemy społeczeństwo od dołu w oparciu, to jest moja tutaj hipoteza czy wręcz teza, właśnie w oparciu o te zasoby organizowane w przestrzeni lokalnej. Ten aspekt, który mówiliśmy wcześniej, odkrywanie też znaczenia politycznego tej przestrzeni poprzez właśnie teraz ten właśnie jakby istota tego, co się dzieje ostatnio, w ostatnich tygodniach, no to jest właśnie, że w setkach tych ośrodków lokalnych ludzie poczuli się u siebie, tak? Znaczy również dając taki ostateczny jakby dowód na to, że ta przestrzeń, którą oni wspólnie z tymi swoimi władzami lokalnymi zorganizowali, jest przestrzenią ekspresji też ich podmiotowości, również politycznej, mówienia o tym, kim jestem, czego nie chcę, prawda? Czego nie chcę od tych ludzi, którzy udają, że rządzą, prawda, a tylko wprowadzają jakby bałagan. I to jest olbrzymi zasób, to oczywiście bardzo dwuznaczny, bo aspektem
tego, tej podmiotowości lokalnej, no jest również też jej takie negatywna ekspresja, no w postaci uchwał anty-LGBT, prawda, i wprowadzania stref wolnych od LGBT, ale to jest konsekwencja, znaczy ta rewolucja jak każda. Z dobrodziejstwem inwentarza po prostu. Z dobrodziejstwem, to jest coś za coś, to jednak to są złe, niezgodne z prawem często, ale podejmowane w ramach tej samej jakby efektu. Ci ludzie tak rozumieją swoją podmiotowość. To jest prawda, ale w tym polu można dyskutować jakby i rekonstruować bo coś. Powiedzmy, nie pastwiąc się już tam nad tym Kraśnikiem, bo już wszyscy ich wydręczyli. Ale tam wyszli na ulicę również w obronie swoich praw ludzi. To jest jedno, natomiast no, nie ukrywamy, że znowu, bo ja to rozumiem tak, że ta przespana rewolucja to znowu, że te procesy autonaprawcze, bo ja od samorządowców wymagam procesów stałych procesów autonaprawczych, jak przy konserwacji no, z samochodu, domu, o którym już wspominaliśmy. Często takich autonaprawczych procesów się nie widzi, czeka od kryzysu do kryzysu. No, wiemy, że w kraju istnieją wcale nie jednostkowe satrapie, które funkcjonują właśnie w lokalnych społeczeństwach i to od tych takich całkiem małych poziomu gminnego po duże miasta, gdzie no, są tak, że tak powiem, już na iście orbanowski sposób, można powiedzieć, zorganizowane władze, bez względu na szyld, bo tu szyld jest drugorzędną kwestią. Zresztą ja uważam, że szyldy partyjne w samorządzie to powinna być marginuum, a niestety jest złe kontinuum od władzy centralnej. Ale to jest szalenie ważny temat i niestety COVID tę dyskusję o 30 latach samorządów, myślę, w jakiś sposób mocno ograniczył, bo to miały być obchody, miały być trochę obchody wbrew, prawda, ale też myślę, że powinny być to stałe obchody uderzania się we własną pierś i szukania najlepszych rozwiązań, bo nie zawsze to jest taką permanentną częścią. I teraz ostatnie moje pytanie. No, jesteśmy w bibliotece, nadzieje, odpowiedzialność, rzecz o kulturze. Oczywiście teraz powinniśmy zacząć rozmawiać o Oldze Tokarczuk, o tym, co mamy, o Gnozji i tak dalej, ale tak naprawdę takie pytanie, które mnie, ciebie i wielu najbliższych nam ludzi, znaczy co będzie się działo wkrótce z kulturą, jak ona będzie funkcjonowała, czy model choćby PRL-owski funkcjonowania instytucji będzie się gdzieś tam osuwał i jednak te kierunki rozwoju będą. To znaczy, no, ja domyślam się, że no, po tym, jak zaczniemy wychodzić z pandemii, zaczną się pojawiać, znaczy, ale to od dawna mówiłem, że taki model może być. Znaczy, my też siłą inercji pewnego przyzwyczajenia też takiego społecznego, że pewne instytucje muszą być, prawda, jak jest miasto, to musi być teatr, prawda, to musi być tam, jak większe miasto, to musi być filharmonia i inne tam chociaż zestawy. Chociaż oczywiście prawda? Biblioteki są najważniejsze. O, to biblioteki są oczywiście, że tak, ale właśnie było takie jakby zgoda, że to musi być, to trzeba finansować z pieniędzy publicznych, nawet jeżeli z tego nie korzystamy, prawda? I to dochodziło do takiego paradoksu, że no, teatr, z którego korzysta głównie wyższa klasa średnia w większości miast, no, dofinansowuje z pieniędzy, na których składają wszyscy, również ci najbiedniejsi, do biletów, tak? Bo żaden teatr publiczny nie jest samowystarczalny, tylko jest dotowany z subwencji publicznej, prawda? I ja obawiam się, że teraz po tym doświadczeniu pandemii, po tym jak odkrywamy właśnie inne formy bycia też w kulturze, znaczy to, że te instytucje, te wszystkie, które miały być w mieście, no są zamrożone siłą rzeczy, prawda? Część z nich w ogóle nie potrafi się odnaleźć w tej rzeczywistości, prawda? I czeka, aż się skończy kryzys i z nadzieją, że wrócimy do starej formy działania. Ja się obawiam, że najpoważniejszy problem będzie taki, że pojawią się pytania, czy rzeczywiście musimy pieniędzy publicznych finansować
tych wszystkich, którzy nie pomogli nam do końca odpowiedzieć, co się stało w tym, Znaczy, bo myślę, że duże oczekiwanie ludzi jest na takie, że no, żeby opowiedzieć sens tego, co się dzieje, prawda? A nie, natomiast główne komunikaty, jakie idą, i one są zasadne, tylko że trudne do zrozumienia mogą być dla reszty ludzi, to jest to przekonywanie przez twórców, ludzi kultury, że oni są najbardziej przez kryzys, przez pandemię dotknięci. To jest w dużej mierze obiektywna prawda, tak? No bo jak instytucje są zamknięte, teatry nie grają, to artyści też nie mogą funkcjonować. Ale ten rodzaj opowieści, że my jesteśmy bardziej, prawda, tutaj dotknięci przez ten kryzys niż inni, no jest samobójczy na dłuższą metę, bo po prostu nie będzie docierał do przekonania w momencie, kiedy będą podejmowane decyzje o alokacji środków publicznych. Będzie jakaś, nadejdzie wielka zmiana, nie wiem w którą stronę, bo ona może iść w zależności od układu władzy albo w kierunku, że tak powiem, mocniejszego podporządkowania kultury polityce, prawda, i dalszej jakby no, to, co się dzieje w przestrzeni państwowej w tej chwili, albo może być taki odwrót, wzmocnienie wektora neoliberalnego, czyli to, co się stało na przykład w Holandii w kryzysie, taka sekularyzacja kultury. Tak jak się stało z religią, tak stanie się z kulturą. To jest prywatna sprawa każdego z obywateli. Kto chce, korzysta, a żeby korzystać, płaci, prawda? Nie obciążajmy tutaj, nie zmuszajmy poprzez podatki, prawda, na finansowanie czegoś, co jest prywatnym wyborem ludzi. Coś się będzie działo. Coś się będzie działo, jeżeli takiego, co wstrząśnie tym gmachem kultury, zwłaszcza, że no powiedzmy sobie szczerze, to już wiedzieliśmy wcześniej, mówiliśmy na tym na Kongresie Kultury w 2016 roku, że dzisiaj większość tej kultury praktykowanej przez ludzi, tak, w codziennym, a zwłaszcza przez młodych ludzi, tych, którzy wyszli na ulicę, to nie są instytucje, które ich oferta. To są inne formy, tak zwane, bo mówimy czasami o tym, żywa kultura, prawda, która w ogóle nie jest zapośredniczana przez instytucje, prawda? Jest inaczej finansowana, to są zupełnie inne obiegi, które szczęśliwie dzięki różnego typu badaniom, robionym między innymi przez bibliotekę też przecież elbląską, wiemy, tak? Wiemy, tylko że nigdy do tej wiedzy nie chcieliśmy jakby dotrzeć. I to już podsumowując, że ten kryzys wyobraźni, to jest zdumiające, że najbardziej chyba dotkliwie dotyczy właśnie instytucjonalnego obiegu kultury w Polsce, chociaż powinno być na odwrót, bo tamta wyobraźnia powinna kwitnąć. Dokładnie tak. To ja oczywiście tych pytań do ciebie miałbym całą masę, to świadczy o tym, że nie powinniśmy tak rzadko się spotykać, ale też muszę dać głos, bo pytać jak... Suwerenowi, suwerennie. U mnie odczytuję. To są pytania do ciebie. Co pan sądzi o przydatności do naprawy świata, w nawiasie i Polski, następującego powiedzenia? Nigdy nie zmieniaj rzeczy, walcząc z istniejącą rzeczywistością. Jeśli chcesz coś zmienić, zbuduj nowy model, który zdezaktualizuje model istniejący. Richarda Fullera. No to zdecydowanie to jest mi bliska opcja, że sama, no, na swój sposób odpowiedział też od Jacek Kuroń, prawda, mówiąc, że nie palcie komitetów, tylko zakładajcie własne. I to dokładnie tak, znaczy alternatywę trzeba sobie nie tylko wyobrażać, tylko ją projektować, proponować, prawda, i tworzyć jakby dowody możliwości alternatywnego obiegu. Więc zdecydowanie jestem tego zdania, że właśnie tak trzeba działać, bo samo wtedy jest większa szansa, że ten nieadekwatny porządek po prostu obumrze bez konieczności bicia się z nim, który pochłania dużo energii i niekoniecznie musi być produktywny. Kolejne pytanie. Mówiąc o polskiej władzy, wymienia pan szereg skutków. Gdzie przyczyna tak potężnej lawiny antycywilizacyjnego błota? No to jest dobre pytanie. Znaczy ja myślę, że znaczy tak, ja stawiam pewną hipotezę w książce, jakby opisując na przykład naszą władzę, że ona jakby odkrywając, że nie jest w stanie skutecznie rządzić całą złożonością społeczną, po prostu abdykuje z tego obszaru i zaczyna. I to widzimy, to znaczy COVID to zdecydowanie jakby wzmocnił to jakby, czy uzasadnił tę hipotezę, że zaczyna zajmować się po prostu sama sobą, czyli reprodukcją siebie, czyli utrzymania się przy władzy po to, żeby dysponować zasoby w swoim kręgu, tak? Czyli zapewnić sobie trwałość,
po to, żeby nie rozwiązywać problemy społeczne, tylko po to, żeby no, konstruować warunki swojej trwałości, czyli budowa oligarchii chociażby gospodarczej, tak, w oparciu o spółki Skarbu Państwa, co tworzy pewien mechanizm jakby no właśnie znany z historii, bo na tym polegała przecież tak, 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 to jest proces sarmacki pierwszej Rzeczpospolitej, prawda? Wcześniej, bo to... No, ale to jest pewien naturalny mechanizm. Nie radzimy sobie ze zmianą, po prostu ona jest zbyt złożona, nie mamy do tego instytucji gotowych, ale mamy na tyle je sprawne i na tyle możemy je wykorzystać, że przynajmniej skonstruujmy świat, który nam zapewnia w miarę znośne funkcjonowanie. To oczywiście być może jest uproszczone, ale dotyka części problemu. Znaczy tą istotą jest niezdolność po prostu instytucjonalna i intelektualna do zmierzenia się ze skalą rzeczywistych wyzwań, jakie mamy. W związku z czym abdykujemy z tego, nie próbujemy nawet tego podejmować. Kolejne pytanie. Czy w obecnej sytuacji protesty mogą obalić UBU, czy raczej są dla UBU elementem dobrze skalkulowanego ryzyka? To znaczy same protesty, to widzimy, to też jest specyfika sceny w tej chwili politycznej w krajach jednak mimo wszystko demokratycznych, bo rzeczywiście tak jak widzieliśmy w Ukrainie za Janukowycza, gdzie ten kraj się mocno wtedy w autorytaryzm osunął, Majdan był w stanie, prawda? Ale to było jakby krańcowa determinacja społeczeństwa. To podobnie na Białorusi widać, że też tam ta determinacja chyba doprowadzi w końcu do zmiany, ale po prostu dlatego, że ta władza nie ma legitymacji. W takich krajach jak Polska, no mimo wszystko nie możemy powiedzieć, że rząd Zjednoczonej Prawicy nie ma legitymacji, bo ma, został wybrany. Tych wyborów nikt nie ukradł, tak? Można się narzekać, że była propaganda, prawda, jakby i szanse były przechylone w konkretną stronę, ale niemniej jednak ludzie świadomie wybierali, tak? Podejmowali tę decyzję nie pod pałką policyjną, prawda? Więc w związku z czym poziom legitymizacji władzy jest znacznie wyższy, więc protesty mają mniejszą siłę delegitymizującą. To trzeba pamiętać. I mamy doświadczenie. No w Czechach protesty przeciwko Babiszowi były też gigantyczne i nie doprowadziły do zmiany władzy. Żółte kamizelki we Francji nie doprowadziły do zmiany. To widać, że tu zmiany ciągle, drogą do tej zmiany jest urna wyborcza i proces wyborczy. I to chyba nie jest źle, to chyba nie jest źle. Natomiast ważne jest, że te protesty są jednak czymś więcej niż skalkulowanym ryzykiem. Ja myślę, że wszyscy byli zaskoczeni, a władza najbardziej jednak ich skalą. Odpowiedzi takim i to bezradność jednak na to, co się dzieje. No, to wystarczy też i pośledzić publicystykę prawicową i tak dalej, prawda? Jak brakuje kategorii do uchwycenia tego, co się wydarzyło, ale to stwarza warunki możliwości w ogóle zmiany sceny politycznej, znaczy wyjścia z tego klinczu, takiej polaryzacji, która dotychczas rządziła, prawda? Jak nie PiS, to antyPiS, prawda? Że tu jest jakieś nowe pole możliwości się otwiera. I nie chcę powiedzieć, czy to będzie Szymon Hołownia, czy jeszcze coś innego. Mamy 3 lata, jeżeli oczywiście się utrzyma normalny kalendarz i tu dużo jeszcze się pewno w przestrzeni politycznej wydarzy. No bo ten Byczysław nam jeszcze tutaj nie wisi, prawda? Jeszcze nie ma takiego wyraźnie tutaj zdefiniowanego. I to pewnie będzie ostatnie pytanie, bo od naszej czytelniczki. Jak Pana zdaniem mogłaby wyglądać systemowa alternatywa dla kultury w czasach popandemicznych? To nie odpowiem, bo gdybym wiedział, to bym... Kurczę, został ministrem kultury. Nie daj Boże. Ale pytanie jest oczywiście jak najbardziej zasadne. Ja myślę, że. No bo wszędzie będzie brakowało środków na pewno, prawda? Będzie brakowało środków i to jest, ale tu musi się odbyć taki proces, jaki też muszą się zmierzyć na przykład organizacje społeczeństwa obywatelskiego i tak dalej. Znaczy my musimy właśnie zacząć myśleć, jak żyć w czasach skromnych, tak? I popatrzeć trzeba na przykład na to, co się wydarzyło w krajach, które to już wcześniej przećwiczyły, jak Grecja czy Hiszpania, prawda? W kryzysie 2008 czy tam 2010 roku, gdzie była wielka recesja i właśnie też i jakby odkryto inne formy, że zwaloryzowano formy takie, no, że być może właśnie pewne formy instytucjonalne, które
są niezwykle kosztowne, być może trzeba inaczej zdefiniować, że niekoniecznie, że właśnie, ale myślę, że na pewno jeden z wektorów będzie rozwój takiej właśnie, bym powiedział, skromnej, bardziej zanurzonej w lokalności kultury. Inny aspekt to jest poszukiwania jakichś innowacji, takich, które będą próbą przedefiniowania tego odkrycia, no, konieczności działania, to, co my teraz robimy, prawda? Ale w wymiarze sztuki, no, jest trochę miejsc, no, Krzysztof Garbaczewski, na przykład jego teatr, on już na długo przed pandemią zaczął szukać nowych form przenoszenia teatru do nowego rodzaju przestrzeni, tak? Właśnie takiej, która łączy realność z wirtualnością. I ci, którzy tu zaproponują coś nowego, takiego, co może też będzie sposobem na przekroczenie tej bariery, o której mówimy, czyli takiej elitarności teatru, prawda, i pokazaniem, że on nie musi być tylko ograniczony do tam 5% mieszkańców miasta, prawda, tylko może stwarzać ofertę dla wszystkich, że tu coś się będzie dziać. Natomiast systemowo to jest za wcześnie, żeby coś jeszcze proponować, to ten namysł powinien się jak najszybciej zacząć. Ja myślę, że powinniśmy jakby taką drugą edycję, bo trochę to się zaczęło w czasie Kongresu Kultury w 2016 roku, ta dyskusja się rozpoczęła. Ona powinna być kontynuowana, być może w przyszłym roku to byłby dobry czas na taki kolejny kongres, gdzie właśnie na to pytanie powinno całe środowisko próbować odpowiedzieć. Tak, tym bardziej, że ja mam obawę, że Bizancjum będzie jeszcze bardziej bizantyjskie, a to, co wymaga naprawdę takiej drobnej kroplówki, będzie obumierało, bo jednak sposoby dystrybucji, redystrybucji środków, które mają wesprzeć, no, są dalekie od doskonałych. To bez względu na to, jaki rząd by nie rządził. Edwinie, ja tobie bardzo, bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Życzę, bo to jest ostatnie spotkanie, które ja osobiście prowadzę w tym roku, więc ja życzę wszystkim najładniejszych świąt bezcovidowych ale z troską o inne rzeczy. O tą troskę zadbał Edwin w swojej książce W Polsce, czyli wszędzie. Jeżeli ktoś wam nie kupił, proszę Państwa, jeszcze takiego prezentu, to kupcie sobie sami, przeczytajcie i jest wspaniała rzecz. O czym rozmawiać przy stole świątecznym, nie rozmawiając o bieżącej polityce, bo to są tematy niewyczerpywalne i które myślę, że ten brak wyobraźni to jest również trochę w nas i tym powinniśmy sobie zaradzić chociaż trochę. A ciebie proszę, dopisuj kolejne rozdziały i spotkajmy się już w realu jak najszybciej. Wszystkiego koniecznie dobrego. Nie mogę się doczekać. No. Dziękuję.